Cześć, nazywam się Piotr Hudzik i na początku chciałbym Ci podziękować za wybór mojego kursu na temat relacyjnych baz danych na podstawie MySQL Servera. W ramach tego kursu przybliżę Ci składnie SQL oraz jak pracować z relacyjnymi bazami danych właśnie na podstawie tego silnika. Proponuję Ci, żeby podczas nauki za pomocą tego kursu na bieżąco wykonywać zadania z materiałów dodatkowych. W nich zawarte są przykładowe zadania razem z rozwiązaniami oraz skrócone notatki z lekcji. Przy okazji w tych notatkach znajdziesz dodatkowe informacje które nie pojawiły się w ramach materiałów wideo. Zdecydowałem się na utworzenie tego kursu, ponieważ relacyjne bazy danych, zwane inaczej bazami danych SQL, pomimo tego, że bardzo długo istnieją w świecie IT, są praktycznie niezawodnym sposobem na przechowywanie. I przetwarzanie danych w sposób ustrukturyzowany. Wiele projektów, w tym te, które są tworzone w tym roku czy ogólnie na bieżąco, mówię tutaj również o startupach, chętnie wykorzystują już ten stary, ale zarazem niezawodny sposób przechowywania danych. Sam kurs można podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich jest poznanie sposobu tworzenia struktury bazodanowej, czyli struktury, w której będziemy przechowywać informacje. Podkaż tam polecenia DDL, czym są relacje oraz w jaki sposób dodać swoje pierwsze wiersze do baz danych utworzonych w MYSQL serwerze. Drugi etap to... Zapytanie SELECT. Pokażę Ci, jak przeszukiwać i szukać informacji w utworzonych w tabelach bądź widokach, w jaki sposób optymalizować swoje zapytania SELECT, w jaki sposób sortować, przefiltrowywać czy grupować informacje oraz jak wykorzystywać wbudowane funkcje do usprawnienia, wyświetlania i przeszukiwania informacji. Ostatnim elementem jest to administracja i programowanie. W tym rozdziale opowiem Ci, jak programować na relacyjnych bazach danych powstałych w MySQL serwerze. Poznasz, co to jest funkcja, procedura, wyzwalacz, jak z nich korzystać i w jakim celu je tworzymy oraz Zobaczysz, jak utworzyć własnego użytkownika i dlaczego warto jest tworzyć nowych użytkowników, do których przypiszemy bądź odbierzemy odpowiednie uprawnienia. Ostatni rozdział zawierający parę lekcji jest to materiał dodatkowy z poleceniami, które warto znać podczas pracy z bazami danych. Osobiście Rekomenduję, żeby na bieżąco z materiałem wykonywać zadania i wszystko co uda Ci się przyswoić od razu przekuć w praktykę, bo sama teoria zawarta w moim kursie jest to tylko czubek góry lodowej i osobiście sam w materiale po każdej lekcji zachęcam do przetestowania poznanych poleceń funkcji metod na swoim środowisku. Oczywiście masz również rozdział poświęcony jak przygotować miejsce pracy, czyli jak zainstalować MySQL Server u siebie i jak się z nim połączyć i wykonywać odpowiednie polecenia. Zatem nie przedłużając dłużej, jeszcze raz dziękuję Ci za wybór mojego kursu i życzę Ci Owocnej nauki. Do usłyszenia.